okresie ostatnich 4 lat realizowała z Bocheńskim Klubem Sportowym, podkreślam, z Bocheńskim Klubem Sportowym umowę sponsoringu odnawianą corocznie. Jeszcze raz akcentuję, w tym wypadku Stal Prot pełnił rolę sponsora. Rola sponsora to nie rola właścicielska, ale kogoś angażuje swoje środki. I uzyskuje perspektywę tego, że działanie, którego się podjął, ma sens w dłuższej perspektywie i do tego jest stworzony właściwy klimat. Ostatnia umowa sponsoringu dotyczyła okresu, a raczej sezonu sportowego 2010-2011. Została przez nas jako sponsora w pełni zrealizowana i wygasła 31 maja. Mogę powiedzieć, że na bazie zaangażowania finansowego spółki, pracy wielu osób, bezinteresownej pracy wielu osób w tej spółki, którzy angażowali swój czas, własne pieniądze również, udało się zorganizować na przestrzeni tych 4 lat wydarzenie sportowe, które wpisywało się w krajobraz Bochni. Było skorelowane z halą sportową, która została oddana, a więc mówiąc, usłyszałem, że będzie niebawem nazwana imieniem pana profesora Stawiarskiego. To znamienne w tym czasie, w okresie naszej dyskusji. Nasze zaangażowanie potwierdza, że przy jasnej polityce, jasno określonych zadaniach, pewne rzeczy są osiągane. Z takim przekonaniem patrzymy również na piłkę nożną, jako na całość i na kontynuację wieloletniej historii tego klubu. Początku Stowarzyszenia Sportowego Sokół, wówczas nazywanego Towarzystwem Gimnastycznym. Chciałbym się odnieść również do tematu, który został poruszony i był głośno omawiany na temat, na łamach mediów Armii Zaciężnej. Po pierwsze, to o kształcie zespołu decydują ci, którzy wydają na ten zespół pieniądze i realizują cele sportowe. Oczywiście w świetle braku czy słabych własnych zasobów należy podejmować takie decyzje i brać za nią odpowiedzialność. Realizacja celów ma być inspiracją dla młodego pokolenia, dla młodzieży, dzieci i rozwoju programu. W tych warunkach, jakie udaje się zarządowi klubu osiągnąć. Do chwili obecnej nie została przedstawiona żadna propozycja zaangażowania miasta na poziomie umożliwiającym skromne, ale stabilne funkcjonowanie całego klubu. Podkreślam, stabilne. Stabilne w tym wymiarze znaczy również płynność finansowa i możliwość na minimalnym poziomie pokrycia wydatków związanych z drużynami. Nie sposób tutaj nie odnieść się do jednej z wypowiedzi jednego z członków zarządu miasta, iż za tę kasę można znaleźć lepsze sposoby promowania miasta. Wskazuje, że te perspektywy są odległe. W takich warunkach może to oznaczać, że każdy sponsor wchodzący do klubu nie uzyskuje zapewnienia harmonijnej współpracy z miastem. Należy się odnieść jeszcze do jednego elementu, w tym wypadku finansowego, który jest tutaj akcentowany. Z punktu widzenia bilansu klubu oraz jego projekcji na kolejne lata zrozumiałym jest, że po stronie drugiej, po jednej jest sponsor, po drugiej jest miasto, powinny być działania stabilizujące bilans, dające podstawy do zaangażowania się sponsorów. Żaden sponsor nie będzie w stanie aktywnie działać na rzecz BKS-u, gdy zaangażowanie miasta nie określa kilkuletniej projekcji czasowej i będzie stopniowo ograniczane decyzjami administracyjnymi, co w konsekwencji będzie powodowało tak naprawdę zwiększanie deficytu długu i powrót do sytuacji, z jaką dziś mamy do czynienia. W tych warunkach zarząd Stal Prot uzasadnia decyzję o nieprzedłużaniu umowy sponsorskiej na kolejne lata. Dziękuję bardzo.